Ukochany syn, czy podziękowałeś za ten wspaniały dzień, który dał ci Bóg? Jeśli tak, napisz w komentarzu bardzo piękną wiadomość do Boga. Zostaw lajka, a jeśli nie subskrybujesz, zasubskrybuj ten kanał błogosławieństw. Dziś Bóg ma dla ciebie pozytywną wiadomość i będzie bardzo szczęśliwy, jeśli wysłuchasz do końca. Drogi błogosławiony synu, z sercem przepełnionym miłością i nieopisaną radością przychodzę do was w tej szczególnej chwili. Czuję potrzebę podzielenia się z wami słowami zachęty, miłości i błogosławieństw. Jesteś moim oczkiem w głowie, arcydziełem mojego stworzenia, a miłość, jaką cię darzę, jest nieskończona. Od zarania dziejów planowałem każdy szczegół twojego życia, starannie wybierając każde doświadczenie, każde wyzwanie i każdą radość, którą znajdziesz po drodze. Każdy twój krok, każda wylana łza i każdy uśmiech, który rozjaśnił twoją twarz, są częścią większego celu, który często wymyka się twojemu zrozumieniu. W tej chwili chcę, żebyście wiedzieli, że nadszedł czas otrzymania błogosławieństw, które dla was przygotowałem. Wszechświat spiskował, aby cię tu poprowadzić, a teraz, przed ołtarzem twojej podróży, stoję gotowy, aby obsypać cię obfitością błogosławieństw, które przekraczają wszelkie zrozumienie. Synu, zrozum, że błogosławieństwa, które dla ciebie przygotowuję, są nie tylko materialne, ale także duchowe i emocjonalne. Obejmują wszystkie obszary twojego życia, dotykając twojego serca, umysłu i ducha. We wszystkich chwilach radości i przeciwności losu byłem przy tobie, obserwując twój rozwój i kształtując twój charakter. Czas otworzyć ramiona i przyjąć to, co dla ciebie przygotowałem. Zaufaj mi, gdyż te błogosławieństwa zostały zaprojektowane z miłością, która przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Tak jak ojciec raduje się, widząc, jak jego dziecko rozwija się, tak moje serce przepełnia się radością, gdy widzę was gotowych na przyjęcie błogosławieństw, które przygotowałem dla waszego życia. Po pierwsze, chcę pobłogosławić twoje życie finansowe. Otwórz oczy i zobacz dobrobyt, który dla ciebie przygotowałem. Nie bój się, bo jestem twoim żywicielem, a moje zasoby są niewyczerpane. Przyjmij ideę, że jesteś godzien obfitości, a popłynie ona do ciebie, niczym niewyczerpana rzeka łask. Pamiętaj, synu, że prawdziwe bogactwo to nie tylko dobra materialne, ale pokój przekraczający zrozumienie, radość płynąca z serca i miłość, którą hojnie się dzielimy. To są bogactwa, które pozostaną z wami na zawsze. Oprócz życia finansowego, chcę pobłogosławić twoje zdrowie. Twoje ciało jest świątynią twojej duszy i nadszedł czas, aby zadbać o nie z miłością i szacunkiem. Witalność i energia, których potrzebujesz do realizacji swojego celu, są do twojej dyspozycji. Zdrowie jest darem Bożym i dbając o swoje ciało, uhonorujesz cenny dar, który ci dałem.
Niech moje światło wyleczy każdą chorobę i odnowi każdą komórkę twojej istoty. Nie zapominaj, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale stan równowagi i harmonii we wszystkich obszarach twojego życia. Przyjmij to błogosławieństwo z wdzięcznością i zobowiąż się do prowadzenia zdrowego życia, honorując dar życia, który ci dałem. Przyjrzyjmy się teraz twojemu życiu w związku. Relacje są podstawą waszego istnienia i moim pragnieniem jest błogosławienie każdego z nich. Niech mój pokój przenika wasze relacje, przynosząc uzdrowienie tam, gdzie są rany i wzmacniając więzi, które mają sens w waszym życiu. Otwórz swoje serce na bezwarunkową miłość, bo to przez miłość objawiają się najgłębsze błogosławieństwa. Bądź cierpliwy i wyrozumiały dla otaczających cię osób, ponieważ cierpliwość jest kluczem do kultywowania trwałych relacji. Pamiętaj, że tak jak ja ci przebaczam, tak i ty musisz przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili. Ponadto pragnę pobłogosławić twoją drogę zawodową. Niech światło twojej mądrości oświetli twoją ścieżkę, prowadząc cię do osiągnięcia celu. Niech praca twoich rąk będzie błogosławiona i owocna, dając ci satysfakcję i sens. Zaufaj mi, bo znam plany, jakie mam wobec ciebie, plany pomyślności, a nie zła. Synu, największym błogosławieństwem, jakie mogę ci udzielić, jest jasność twojego celu. Czas odkryć powód, dla którego tu jesteś, misję, którą powierzałem ci od zarania dziejów. Żyjąc zgodnie ze swoim celem, doświadczysz radości wykraczającej poza okoliczności i pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wiem, że ta podróż może być trudna, dlatego jestem tutaj, aby poprowadzić cię na każdym kroku. Zaufaj mojemu planowi na twoje życie, bo jest to plan nadziei i wspaniałej przyszłości. Przyjmij wezwanie, które umieściłem w twoim sercu i idź odważnie naprzód, bo jestem z tobą na każdym kroku. Pamiętaj, moje ukochane dziecko, że prawdziwe błogosławieństwo tkwi nie tylko w rzeczach, które otrzymujesz, ale w osobie, którą się stajesz po drodze. Pozwól, aby błogosławieństwa, którymi teraz cię obdarzam, ukształtowały twój charakter, wzmocniły twoją wiarę i zainspirowały cię do życia w miłości i służbie. Przyjmij te słowa z wdzięcznym i otwartym sercem. Poczuj moją obecność wokół siebie, otaczającą cię moją bezwarunkową miłością. Zawsze tu jestem, gotowy cię prowadzić, błogosławić i kochać cię bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Z wieczną miłością, Boże, twój Ojciec Niebieski. Umiłowany Synu, jeśli spodobało ci się to przesłanie na całe życie, udostępnij ten film 10 osobom, które lubisz. Niech cię Bóg błogosławi dzisiaj i zawsze. Amen.